Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 7 sezonie pierwszego odcinka z MTA Daisy na serwerze DayDaisy. Przywitajcie się. Siema. Siema. No witam. Okej, to chyba myślę, że już wszyscy, bo wziąłem parę osób do nagrania. Nie chciałem brać całej grupy. Tak liczy się nasza grupa, trochę nas jest, bałaganu jest, ale jest dobrze i tak ma być. A i następna flaga jest. No, zarąbiście, jedziemy w sam raz na event. Od razu bez zmiennego pitolenia. Nie ma następnej flagi, to jest ta, która była. Aha. Nie, bo tamta zniszczona była. Faktycznie. Chyba, że postawili od nowa w tym samym miejscu. Nie. Nie, ona się tylko zbagowała. Jedziemy po naszych towarzyszy, no niestety, których nie dopuściłem do kanału, no bo byłby cały szum i chaos, no. A tak to wezmę parę osób do nagrania i będzie git, a nie po 10 osób, gdzie wszyscy będziemy się... Elki, mam do ciebie prośbę, no? Nie jedź do flagi, tylko po typów. Aha. Po naszych, bo tamta flaga była, jedziemy do... Spokojnie. Trzech typów na arei, naszych. Jedziemy sobie z Fatem, no dość nietypowo. Jakbyśmy mogli, to byśmy nawet Cloverem jeździli, ale na takie akcje... Co ty akcje... na tej wieży, czy ty robisz? No nie wiem, stoję i czekam. Dobra, jest tu cała nasza trójka. Tak, jest cała nasza trójka, siedzą i... LOL! Czemu tam Easy Touch na siedząco chodzi? What the... Okej. The fuck? Widać, że nie tylko ja to widzę. Ej, dobra, wyślij mnie obrony. Ej, polej jego wodą, to może wstanie. Polej go. Lany poniedziałek, bitch. No, jak ej, on... co, on latał? Patrz. A on, kurde, jakiś Aladdin z dywanem. Te, no wstawaj. Nie, tylko mi się wydaje, że zaraz dostaniemy z CZ. Dobra, Nie. Lepiej, żebyśmy, wiecie, się nie rozproszyli. Idź po autostradę LV po naszego przyjaciela, który się zwie Bagienny Wąż. Bagienny Wąż. Właśnie pisał do mnie na pewno. Ej, czemu? Ej, co on robi? Biegnie. What? Dobra, jedź po Bagiennego Wąża. A ten Fatality przypadkiem nie z nami? Jest, ale dobra, jedź po Bagiennego Wąsze, autostrada LV. Dobra, jedziemy już. Czy my stąd wyjedziemy? Wyjedziemy, spokojnie. Ja w razie co jakoś trzeba na GZ. Gdzie on jest? Autostrada LV. Przy pierwszym moście. To jest ta strona. No dawaj, to jest Bagienny Wąż. Te jakimś gostem. Ziomek, lać go! Bijcie go! Okej, wykrwawił się. Dlatego tyle ammo nie zużyłeś, co na tamtego wtedy. Nie. Tam zużyłem 3 magi. Dobra, to popagi. A ile macie magów, to byście się poczęstowali? Ja mam do niego. Chyba ciebie byśmy poczęstowali. No tak, no jak ja mam mało już. Ej, pomóżcie! Gdzie? No to jedziemy po ciebie. Ja tam biedacko tylko liczę. Jakiś typek mnie zatrzymał na autostradzie i do mnie z CZ-y mierzy. No to... Ej, to dawajcie szybko. Szybciutko. On sam jest, on FBI przyjechał. Już. Nie, on ma czwórkę jednak. O kurde, trafił jest ten mnie. Wolny. Ej, trafił mnie, pomóżcie. To udawaj, że cię nie trafił. Biegnij dalej. A ja go mam udawać, no nie bądź śmieszny. Nie mam amunicji, muszę udawać. Nikt się nie zatrzymuje. O, jest tutaj, dawajcie, lejcie go. To skręć. Do GZ pojedzie. Strzelajcie w niego, po oponach. Możesz, nie da się szybciej? Dobra, on jedzie do GZ-u. Nie, bo to jest taki szajs. Jedźcie na tam, w stronę mostu, przez... Dobra, widzę cię. Dobra. Ty już zabandażowałeś się? Zabandażowałem. Nie strzelajcie, to on. To dawaj szybko. Wiemy, na czym się go skocz na tego i nie, wskakuj się tyłem, wskakuj tyłem. Dobra. I się połóż. Połóż się najlepiej. Z przodu, na masce. Z przodu. No dobra, nie, już trudno. Dobra. Nie będziemy po prostu strzelać do przodu. Jest git. Jak znajdziemy tego snajpera, to go powystrzelamy. Gdzie on w ogóle był? To był ten, który wyszedł z FBI-a. FBI-a. Ale FBI-a. To takie zabawne. Dobra, to gdzie jedziemy? Po resztę jedziemy. No chyba to, że... Oni nie wyjdą. Do nich nie warto, oni mają swoją własną bajkę. Aha, dobra, czyli no oni... pojeździmy po LV może, co?
No możemy. No. Jakąś broń? Ja się będę musiał później po amunicję. Widzę, że reklama już powoli pomaga, bo jest coraz więcej osób. Jest dobrze. Hejtów trochę było, ale to wiadomo, byli ci, którzy bardziej propsują DayZ. Czy tam, no DayZ, chciałem już powiedzieć. GhostDayZ, no. Wiedziałem, że coś pomylę. Zauważ, że większość ludzi, którzy grali na GhostDayZ, przerzucili się tutaj. No, kiedyś i... grało tam po 30 osób, teraz gra po 5. Ej, nie obrażę ich, 6. No dobra, bez przesady. No właśnie, bez przesady. Ja miałem swoje powody, żeby tutaj dojść i koniec. Nie będę na piękne oczka tam wracał, tylko dlatego, bo będą mnie prosić, nie. Nie ma tak łatwo. No, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co zrobisz? No, nic nie zrobisz. Masz to życiowe. Jeździmy sobie teraz po LV. Może jakieś, kurcze, nie wiem, tematy związane z czym na przykład mogą... No może obgadajmy temat bagiennego węża. No właśnie. Skąd się wziął? Nasz bagienny wąż. No nie wiem. Z Bogiem. Wykluł się z... z jajka. Nie, wykluł się z Los Santos. W Los Santos, tak, z jajka. Dobrze chciałeś to ująć. No i jego historia się zaczęła taka, że znalazł go czarny Carl Johnson i powiedział mu: hopie, dołącz do naszej grupy, a zostaniesz naszym super bagiennym wąszem. I tak właśnie mamy naszego bagiennego wąsza, który właśnie przyjmuje pozę wąsza. A. Taki suchar, aż ja ci z Afryki nakarmiłem. No, sam nakarmiłeś je. No, sam nakarmiłem. No, czym? Tymi hiszpańskimi gównami? Tak, hiszpańskimi, no. No, zatkało kakałko. Tak, zatkało, ale ty chociaż ze mną wygrać nie możesz teraz. No i kiedyś z tobą wygram, tylko muszę rozwijać moją Anglię. Za ile lat? Za ile lat? Może bardziej... Masz już swojego pada? Ej, ty, typki biegną. Typy! Klepa ci! Dolej ich! Nie ma mammo, error. Syntax error. Dawaj, biegnij. Jeszcze jednego. Tam nie wiada. To olej. Olej już. Może wiadę. Czekaj, pisknę granatem. Czasami wchodziłem w takie ciasne dziury. Ej! Tam jest ziomek przecież. Nie, to jest ciało. Nie, on tu leży. Skorpio, uważaj, w środku jest. On leży w dziurze tutaj, nie widzisz go? Dostał. Dobra, dostał. Patrz, wsiadaj. Czekaj, tam nikogo nie ma już. Nie, już nie ma. Przez tamten koleś ma jakąś broń czy coś, bym se wziął. Czekaj, to jest martwy. Dobra, gówno. Aha, tam jest. Zabiłem tego typa dwa razy. Fajnie. Tam. Już. Nie, bo jeden był tu, a drugi wbieg. Ale nie, zobacz, ja dwa razy tego hej, typa T-Rex, zabiłem. Hej, T-Rex, masz jakąś broń? Ja mam Lienfielda tylko dla siebie. Musimy szybko pod GZ podjechać, bo na G wsiadł, bo nie mam broni żadnej. Ale jak tego, ten, jak znajdziemy jakieś Lienfielda, to dam ci jeden magazynek. Dobra, Derpy, dawaj wow. Na GZ. Trzeba się ej, szybko dwa. Pozbierać z amunicją. No, bo jest cieniutko. Skorpio nie ma amunicji. Dobra. No, jestem biedny. No. Skończyły się hajsy z YouTube'a. No, zazwyczaj bieda cię dotyka w FIFA, nie? No tak, dzięki tobie. Bo ty najpierw byłeś biedny. Grałeś sobie z brązami, niczym kurde, rzeźnie winiątko z hiszpańskimi... kurcze psiakami, to teraz kurde srasz tymi kurcze bandytami. Ja ci chciałem przecież dzisiaj kartę kupić, ale to nie no, moja wina, że no, ty ale... refleksy nie masz. No dobrze, tak, moja wina, że nie mam refleksu, to kurde miej pretensje do innych, nie do mnie. Ja w ogóle szybko kupić tą kartę. No, tak, to co miałem zrobić sobie, nie wiem, wyczarować sobie czas? Tak. Masz szczęście, że sprzedałem wszystkie gówna, brązy, srebra i jednego złotego, żeby kupić sobie Walkera za 4 kafle. Czekaj. Ja go kupiłem za 7 i raz Boże, za... Boże, ja powiedziałem Walker, a ja chciałem powiedzieć Welbeck. No, pieprzą mi się już nazwy. Ty... Ja go kupiłem za 6 i za 7 raz, jak tobie chciałem kupić. No to widzisz, mi się udało za 4. Ta, nagrywamy. Ja tam nie narzekam, miałam Brazylię za 100k. Ale to w której FIFA? 14. A, to w 14 rozmawiamy o World. To nie. World. World.
Forward. A może porozmawiamy go o serii Gothic 2 Returning? O, dobre. A dlaczego nie, RP? Bo nie. Ano, a kto by nie chciał grać znowu w Gothica? No właśnie, wrócić do tych starych czasów. Te, nie dzwońcie do mnie, dobrze. Już. Dobra, pardon, pozdrawiamy babcię. Tak, pozdrawiamy, super. Tylko nie wiem, jaką w tym problem. Ale pozdrawiamy i tak. Dobra, to uznajmy, że to jest, nazywa się babcia Paddona. O, ładnie nawet brzmi. Ale dobra, wracając do tematu, bo ty chciałeś trochę o Gothicu porozmawiać, nie? No właśnie, bagienny wąż wziął się akurat z Gothica. No to jest fakt, ale w Risenie też był Boże. No tak, też prawda. Też było to bagienne szajstwo. Jakie bagienne szajstwo? Bagienny wąż. Dobra, dla mnie to jest szajstwo. To jest wąż. Wąż szajs. Ała. Szajse. Wąż, szajstwo, jedno i to samo. Dokładnie, wracamy już do GZ-u. W skrócie. Nie chcę. Pokażemy wam naszą piękną Easy bazę. A na co pokazywać, jak każda baza jest taka sama? No pomyśl trochę. A tak właściwie. Zrobi się cięcie. Nie, nie trzeba robić cięcia, szczerze mówiąc. Przecież dostęp do bazy... Znowu jakiś patol w bazie będzie pewnie. Przecież dostęp do bazy naszej mają tylko ci, którzy są w grupie. Co to za lagi są? Kto ma takie lagi? Erpit, wiem, że ty masz lagi. No bo on prowadzi. Nie. No na pewno musisz mieć te lagi, no. Aha, no musiałeś tym słatem do bazy wjeżdżać? Gratuluję, gratuluję, Tepło mnie na jakąś fabrykę. Czemu leżysz? Aha, to jest martwy Easy Touch. Dobra, jak jest Easy, no to mogę dotykać. Jeb. Dobra, już podeptaliśmy trochę. Buty mi się trochę pobrudziły. Tepło mnie na jakąś fabrykę. Dafuk. Nie wstaniesz. Te, zostaw go. Zostaw, dobra. Brałem prysznic. Jestem na przeciwko Zona. A dalej idzie od ciebie. Podjedzie ktoś? Bądź frytkami. Czekaj, teraz ja biorę modę M4, jak jest. Co tak mało ammo? No to ja biorę kałasza w takim razie, tak się nie bawię. RP. No nie ma kałasza, no... Na złość mi robicie, na złość. No i co ja brałem, nic nie zrobisz. Ja brałem ammo do RP. Kałasza. To. Podjedź pode mnie. No to ja biorę całe ammo do M4. Jedź, i będzie bieda. LS. Jakie LS? No LS, Los Santos. No wow, ty te, poczekajcie na mnie, przecież ja jestem kamerą waszą. Bo on tylko powie. Ale jedziemy może PCJ-ką, co? Nie. Za dużo tego. Pięciu? Dobra, to wsiadaj. Trzeba się na mnie. Znaczy coś do picia? Kurde, odsuń się trochę jeszcze, bo... Wejdź na ten murek może. Dobra. Ja na mnie to już nie poczekacie? No sorry. Kamera też nie chcą poczekać. Kamera ważniejsza. Dobra, mamy tu jednego bandyta. O, wsiadaj. T-Rexowy, ustaw sobie STW. Kurde, ile ja razy mam każdemu to robić? Aha, sorry, bo ja usuwałem, bo grałem na innym serwerze. No dobra, ja mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Ty masz nas reprezentować na innych serwerach, a nie zmieniać niki. To wstydzisz się nas? Mają być nawias. No, ej! No, dawaj. A, ej, to no bagienny wąż. Przepraszam. Zabandażuj się. Przecież tutaj nie możesz go zabić. T-Rexowie mają być kwadratowe nawiasy, wiem, czepiam nie się nie wejdę, bo pod górkę jest. No to może na G? Na G, jak jesteś bez itemów, bo jeszcze przez przypadek cię zabijemy. T-Rex, ma być kwadratowy nawias. Już, proszę bardzo. Dziękuję. A mam takie trochę pytania dziwne, ale czemu kwadratowe? Nie wiem. Tak, bo śnieg. Daj mi powiedzieć, no bo po prostu upodobanie mam do takich nawiasów niż do takich kresek. Kurde, co to w ogóle jest? Jakaś kreska taka, która sobie spada cały czas na dół. Co to ma być? A nawias jest, kurde, taki trochę wygięty i... No po prostu pasuje idealnie. No i zamknięty, no. Bo te zwykłe to jak frytki wyglądają. No, dokładnie, takie karbowane jeszcze. Takie frytki. Frytki. No dobra, może opowiedzcie, skąd się wzięło nazwa odcinka. Frytki.
Nie, frytki? Nie, dobra, starczy już tych frytek. Nie. Ale może opowiemy w ogóle skąd się to wzięło. Nie, dobra. Graliśmy sobie w CS-a i Skorpio jadł frytki. I mówi z pełną buzią. To je. Ale śmieszne, frytki. No, bardzo śmieszne, że aż to warto opowiadać. Historia życia. I przecież właściwie przegraliśmy Mirage'a. Dobra, ale... Dobra, spytam się jeszcze raz, ma ktoś coś do picia? Ja mam ostatnie mleczko. O, to możesz mi dać. Dobra, to wysiądziemy gdzieś już na miejscu, to ci dam. Kolczatka. Uwaga na kolczatkę. Nie wjeżdżać. Dobra, mogę ci już dać to mleczko. Tylko pamiętaj, to nie jest takie mleczko do picia, tylko mleczko, no. No dobra, może być. To nie chlip go wodą. Mogę zaraz zbaguję. A ty czemu tak dziwnie stoisz? What? Tak bansujesz. No kurde, co mnie chlapiesz? Derpi, przestań mnie chlapać. Ta woda jak frytki wygląda. Jest trochę frytki. Jakiś koleś był, czy Tireksowy, nie chcę nic mówić, ale to dziwnie wygląda, jak ty stoisz. Dwa razy M. No wow. Dobra. To jedziemy po resztę, czy gdzie w ogóle to? Nie, na chwilę. Tab. Pisz, otwórz konsolę i wpisz Unbind Tab. No gratuluję, jakby on nie wiedział. No tak mówię, na przyszłość. Super. To znajdziemy pewnie jakichś ludzi w Elwi, przynajmniej, bo wiem, że tam dużo się panoszy osób. 45 osób, nieźle. Trzy morderstwa, z czego jedno było, jakieś to cztery morderstwa, z czego jedno się podwoiło. Masz szczęście, chłopie, bo ja nic nie mogę ubić. Ja też. Cela. Chociaż skilla... Ty jeździsz. Chociaż dzisiaj skilla zmarnowałem w CS-ie. No ty, pamiętasz ten drugi meczek. Lejcie go! Dobra. Trafiłeś mnie, dziękuję. No, ej, zatrzymaj się, bo no dużo ekspo za niego no dostałeś. Bo ja chciałem go ubić też. Nie, on nic nie miał, nikt tak to by strzelał do nas. Nikt go nie dobił. Aha, wykrwawił się. To jak to? To bez jaj. No wykrwawił się. No. A już myślałeś, że będziesz miał killa. No tak, troszeczkę mi się pomyliło. Było blisko. No i co marzenia. Zrobisz? Nic nie zrobisz. No po prostu. Jezus. Chiliat. Tak takie. A może. Dobra, nie. Oboka. Skorpio, kucnij, okay. Bo cię ten. Dobra, tam. Co to znaczy oboka? Oboka. Ale nie ma takiej góry. Nie ma takiej góry jak Chiliat. To jest fix. Chiliat. No właśnie, Chiliat. Iat. Polski język. Chiliat. A to nie jest polski polska język. Góra. Nie. A może Chiliat? Wiesz, może dodali jakąś górę. No kurde, znajdzie się jakieś, nie wiem. Tak wybudowali. Chociażby na jakiś bambus, to by się go wystrzeliło. Bo przed chwilą był bambus. No my już czterech takich bambusów zabiliśmy. Ale kurde, ja nie i mogę. Z czego był tylko jeden kill. To wiecie co, jedziemy tam na tą flagę, tam będzie na pewno ktoś autem. Nie, tam kampią. Znowu ktoś... O, się będzie coś dziać wreszcie. No właśnie, chcę, żeby się coś działo. Ludzie będą mówić, że nudny odcinek. No, dokładnie. Jak mam takie otwarte... Wina frytków. Jak mam takie otwarte drzwi, to mnie może ktoś trafić? No. Chyba no, tak. Możesz wypaść, wiesz? Możesz być kaleką. Zamknij drzwi, bo wypadnie. Ej, typo! Typo, z tyłu. Już mi go szkoda. Nie strzelaj, Skorpio. Muszę painkillera użyć. To on myślał, że ja przez to nie przyjadę? O, on miał stafa jakiegoś. Weźcie tego, a ja naprawię auto. Podejdź pod szpital. Taka prośba. Coś tam miał? Nic nie miał. No kurde, ej. To się naszczelałem. I znowu nic nie dostałem z tego. Najlepsze co miał to... Erpi, podejdź pod szpital. Bo już, sekundę, krwi. Pojadę już. Ja mam ten dwa metki, ty. Niech wezmę sobie. Dobra, coś się dzieje. To zombiak, dobrze. Ja już się chciałem strzelać. Jego możecie zostawić.
Te! Ło, 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 bo bym się zbugował. Ej, kolega, masz skorpion. Mam nadzieję, że kupiłeś do niego ciastka. Medkit. Dobra, podjedź. No strzelnij. No bo to medkit nie odnowił mi krwi. No wsiadaj tam. Bo to jest zrobione, prowadzi? Że on ci powoli odnawia. Chyba. No ale w dużych ilościach. RP, mogę poprowadzić? Fajnie, że nie, sobie później. Drzwi zniszczyłeś. One nie. Zaraz się naprawią same. Tak sobie respić drzwi. Zrespiłem drzwi, tak jak wygrać internet. Szkoda, że z G nie można strzelać. No, ale to jest... Nie ma drive-by'a. Jesteś niezniszczalny. No właśnie, tak nie może być. To... Musimy działać normalnie. Kośnicy z resp. Dobra by była komenda. Z resp. To jedziemy teraz pod areę, czy dalej? Pod flagę. Ej, przejdź się, ej, co to jest TW, to... tak właściwie? Wyspa. Wyspy. O, to może jedziemy na wyspę? Nie, tam nic nie ma. Ale możemy pokazać. Dobra, to będzie zaprezentować wyspy. No, dobry pomysł. No to jak nie wytrzymasz nerwowo, to apap nocy w dzień. No. No właśnie, miałem ten pomysł już zaczerpnąć. Może w komentarzach napiszecie, co się stanie, jeśli pożyjesz apap noc w dzień. Tak, właśnie, bo też się na tym rozkminiałem. I what the fuck, no kurde, pomysłów 100. To tutaj dołem się wjeżdża, czy górą? Tu środkiem. Tu. Środkiem. No tutaj, tędy. No środkiem. Gadasz, skorpion. No. Gdyby nie ty, to nie wiem, co bym zrobił. No widzisz. Bóg się nigdy nie dowiedział. No widzisz, odkryłeś Amerykę. Widzicie? Piękny odkryłem domek. Polskę. Tyle aut. I na kij takie złomy mi tu leżą. Przecież to tylko... No jedziemy takim skąd mostem. Skąd to była razy chciał Infernusa? Po boku mamy góry. Po drugim boku też mamy góry. No, zarąbiście. Po lewej mamy wieżowce. Tam jak, no, wieżowiec jakiś. To w ogóle a, jakieś to jest silosy. Jakieś są. Stacje benzynowe. No, silosy, no. Byłeś na farmie. Plecaki. Weź ktoś ten plecak do bazy. O, to może zostawimy tutaj na chwilę naszego wąsza rzecznego. Niech sobie polutuje. Ja też polutuję, to ma być na bagiennego. Kamerze. No, tu mamy siano. Tu mamy trupy, tu mamy przywiązane trupy. O, stół bilardowy. Czekaj, tak, bilardowy. Tu mamy kawałki dwa assault paki, więc... co ty robisz? Zamykam was tam. No, żebym ja cię zaraz zamknął. Można tyłem wyjść. Okrutny jesteś. A co to robią kostki siana? No bez jaj. Konie trzeba karmić, nie? No nie. No konie. A no tak, bo wtedy dobre kabanosy są, no rozumiem. Kabanosy z konia, moje ulubione. Tak. O, wezmę ten kanister, jakby się przydał do tankowania. Jest beka. Ja mam dwa. Dobra, możecie już podjechać. O, zębiaczek. Będzie headshot. Rozjechał go. Kto to tak z góry skacze? Co to za parkier? Parkier? Parkier. Ten no, tylko dzięki, wasz... zbugowałeś mnie. No idioci. No, ja ZW. RP. No wsiadajcie, Jezus. Czekajcie na mnie. No nie, nasz wąż rzeczny ma ZW. Cała nasza aura od wąsza nam zniknie. Ej, stójcie, Boże. No stój na tego, stój po tego T-Rexa. T-Rex. T-Rex. Idź tam na koniec, bo tam pustki są. No właśnie, jeszcze się pozabijacie. Ile, połóż się, jak ty ZW idziesz. Ale nie, to ten, to wąż. To no ten, to była nie. Pierwsza wyspa. No, to była pierwsza wyspa, jeszcze zobaczymy dwie, które są. Jedna jest niedaleko Greenzona. Na której jest bardzo dużo beczek. A, no to będzie trochę bum, bum, bum. To też było bum. To chcę ktoś kierować, piesek. Bo muszę jej się otworzyć. Ja mogę. Kogo to? U Erpiego. Dobra, psy też się wytnie. Erpi i jego piesek. Uuu, ale taki jest wąż, taki jest wąż. Respawn itemów. Wróćcie się, tam może coś tam będzie. Ale RP.
No właśnie, RP. No on teraz musi być AFK. Kurde, teraz mu strzelę w tą, kurde. Mamy. Ma ktoś full gas kanister? Ja mam MT2. Dwa MT, ale tam biegnę na wyspę. Bo tak trochę mamy YouTube. Tylko 5 tak. paliwa. Czekajcie. Aha. Tak trochę mamy tylko 5 paliwa. To jest źle. Ty masz? Ja mam, ale puste. Ja też RP? Mam dwa puste. Ej, ten, co ten RP? Ten miał. Bagienny. Dobra, jestem. No to RP, dobrze. Jedź szybko pod jakąś stację. Szybko, benzynowy. Zaraz będzie... Ej, czekajcie. RP zaraz będzie respawn itemów. Będzie git. To stoimy. Trzeba szybko pod tego, pod jakąś stację benzynową. A wywali cały serwer? Gadaj. Dobra. Już lagi serwerowe. FPS-owe bardziej. Akurat możesz cięcie zrobić wtedy. Tam. Dobra, nie ma lagów już po przerwie. I teraz co? Lutujemy? Wracamy się tam? No. Dawaj, to full gas kanister jakiś. Ale co? No, to my ze Skorpion tam pójdziemy. A chce ktoś kierować? Bo ja już nie chcę. No ja mogę. Milian będzie kierował. To no, kieruj Milian. Odkleić się nie mogłem. Co się bronisz tym nie mogę kluczem? Wejść? Dlaczego? No już mogę. Bagienny weź mnie wpuść na G. Właśnie, wpuść go. No właśnie, Bagienny, dobra, ty masz full gas kanister, prawda? Ja mam tu miejsce. Boję. Ej, bo ty masz. Ha, a miał. Tu trzeba się szybko. Musicie szybko jakiś znaleźć, bo mamy tylko 4 paliwa. Właściwie. Powiedz mi, kto to jest? Ten tutaj. A jak myślisz? A T-Rex. Tak, na pewno. Ej, ja co mam to za lagi? No kurde, bez jaj. Ja mam 16 FPS-ów, nie wiem czemu. Łotow. Ej, wąż, wbijaj na G. Trzeba się szybko pod GZ podjechać. Właśnie. Paliwo. Po co jest? Weź się paliwo. Tego. Mamy tylko 4 paliwa. No to podjedźcie pod stację i tam napełnimy. No. Ja mam 2 kanistry. No. I napełnimy do pełna. No właśnie, a ile mamy paliwa? Bo wiecie, będzie ciężko. 4 na 100. No to mamy najbliższą stację benzynową. Zaraz wam powiem gdzie. Wy tutaj prosto i w lewo. No jedź prosto i w lewo. Dobrze. Te parkiery. Ja mam 2 kanistry, Skorpio ma jeden? Tak, tak, ale wystarczy, że jak ja będę tankował, a ty najwyżej raz na zapas sobie uzupełnisz. No ten, uzupełnię na zapas. No a ja. Ogólnie, żebyśmy mieli zapełniony na zapas. No ja wiem, nawet też sobie będzie, zrobię. Nawet gdyby można jechać na tym silniku bez paliwa. Mam 60 naboi, 69 ale naboi. Po co tak się męczyć? Lepiej sobie zatankować i jest git. Zdążą nas ściągnąć 4 razy. Tak, ściągną. Niech słota się tylko straci, odzyska się. Mamy 2 przecież. To proszę bardzo. Ja grzecznie zaparkuję. Czekaj, mogę strzelić w te stacje? Nie, to nie działa. Lipa. Odejdźcie. Nie strzelaj. Działa jak wjedziesz w stację. Aha, czyli to działa jednak. Zaparkowałeś? I się zatankowałeś? A, to ja mam już. Ja dałem 2 kanistry. To czekaj, ja już będę tankował. Kurde, nie szeleścić. No, dobra. To ten. No ja myślę. Ile jest paliwa już? Unik. No mówić, ile jest paliwa. Sprawdza. Kto leży na dachu? Ja. Już nie. Co, palasz jest się? Jest 100 na 100, 100 na 100. No dobrze, to ja wziąłem na zapas. Dobra, to ja idę kanister na zapas jeszcze. Tu zapełni i będzie na zapas. Nie rusz. Mamy 3 na zapas kanistry. No, i git. RP. Ej, no właśnie, przyklejcie się tak. No, RP, idź trochę na maskę. RP, ty nie masz broni? Mam, ale ja jem hamburgera. To chodź, bić bardziej na maskę. Dzięki. Jako pierwszy na co to się tak smacznego. No nie wiem, no po prostu powiedziałem, no. Witamy pana owczara. O kurde, dlaczego taki czarny? Ej, to jest ten z... Czarna owca w planie. Milian? Proszę? To jest ten owczar z Tredaisy? No tak, to jest owczar. Aha. Ja trochę owca. No cóż. Jeszcze przed chwilą mieliśmy zielone paliwo, teraz mamy czerwone, ale 99. Dobra, kurde, narzekacie. Nie się narzekamy. Ważne, że paliwo jest. No.
Dobra, gdzie są jeszcze jakieś, kurde, czorne place'y? W Afryce. No, to wiemy, że w Afryce... Ale gdzie można pozwiedzać trochę... W Ameryce. A właśnie, mieliśmy jechać do tej drugiej wyspy. To już jadę. No, no to jedziesz, tam. Jedziesz. Trzeba pokazać się z fajnej tamtą krasie. Wyspę wystarczy przejść. Gdzie wystarczy ją pokazać z przodu i już wszystko. Dzisiaj idzie. Tak trochę... Ale nie można zultować. Dzisiaj tak trochę... Tak. Dzisiaj tak trochę turystycznie plus jakieś akcje, no. Żeby jakoś to było, no. Proszę bardzo, dobra, mamy kolejną wyspę obok Arei. Wjedź tam, ale najpierw trzeba w beczki. Oh yeah, dobra, możecie wjeżdżać. Te beczki nie wybuchły. No wjeżdżaj, nie gadaj. Wybuchły. No właśnie, wybuchy, ty masz buga. No widać tak. Dobra, wiesz, że był reset, to na pewno coś tu jest. Dobra, kolejna armia beczek. Łow, pizdu. No to jest pełno beczek, tutaj trzeba uważać. Dobra. Jak się autem. Ale można lutujemy? Tu... Czekajcie. Beczuszki. Jest, dobra, tam kolejne. Nie, w dobra, to nie będę się dał. Po kolei. I widzicie, tak prezentuje dobra, się wyspa. Dobra, to lutujemy, tutaj... nie? No, warto sprawdzić, tylko nie strzelajcie w te beczki, gdzie tutaj, ja tutaj macie... Ja biegnę do pierwszego hangaru, bo tam chyba typ jest. A skąd wiesz, że jakiś typ jest? Bo tak coś widziałem. Albo ja zaparkuję. Wydawało ci się, tylko jak ktoś strzeli beczkę w pobliżu mnie, to będzie miał przesranę. Tak strzela. Gdzie strzela, przepraszam. No kurde, za bardzo naciskałem L. Dobrze. Coś tu znaleźliście, czy same pustki i bieda? Dobra, RP przykleję się. Dobra. Nie, na wyspach są raczej pustki. Ale warto pokazać, bo ludzie nie widzieli, a... No tak, tak, to jest taka mini prezentacja. Też, częściowo. Tutaj jeszcze na tych, na kontenerach jest dużo rzeczy. No, na pewno tam jest. Dobra, panie bagienny wąsiu, wbijasz? Tylko 47 ammo, bo typa zabiłem. O, tak prezentacja skina Wasa z Far Cry 3. Gdzie jest? A, proszę bardzo. Dobra, to ja najpierw. Co ale... tu robisz? Nawet przyszło ci... Ej, albo ten, włącz, weź iść na G, włącz, bo ja mam M4. Na G. Na ja G, mam M4. Włącz. Te, właśnie w tej chwili się zagłuszacie i... Gratuluję. Spokojnie. Ja też no bo prawie nic nie mówisz. Ej, panie no bagienny wąszu, wejdź i wyjdź. Tak, ej, typo, to nasz. Aha, dobra. To nie jest specjotki. Tylko PCJ-ka. No. Po co on tą PCJ-tą jeździ? Nie wiem. Po to, że się pytam. Jak go straci, to ja go zamorduję, nie ma co. Nie strzelajcie w beczki. Weź mu ktoś powiedz, żeby ją zaparkował. On specjalnie chce być na odcinku. A no właśnie, pozdrawiamy Mila, Dominika. Pozdrawiamy jednego z naszej grupy Dominika, który nam tą PCJ-tę dał. A, no tak, bo doszedł również do grupy. Ogólnie grupa zaczęła się tak rozwijać, że wbiłem na serwer jak po prostu normalny player z doświadczeniem. Podeszłem do typa LV. Pierwszym był właśnie ten kadet. I zapytałem go: jo ziomek, może zaproszę cię na kawę i ciastka, przy okazji postrzelamy do paru typów. No chłopak się zgodził, chociaż miał pewne wątpliwości, ale jednak przyjął moją propozycję. Ja utworzyłem przy okazji jeszcze gang, który się właśnie tak nazywa. Zaraz chyba znajdę gdzieś... STW widzowie. I nie tylko. Scorpio Team widzowie i nie tylko. No, nazwa taka dość specyficzna, ale no już nie miałem innych pomysłów. Parkiery. Więc taka nazwa jest dla mnie najlepsza. Dość sporo osób już jest. Z tego kilka osób zawsze będzie nieobecnych, bo to, bo tamto. Ale grupa się powinna rozwijać. I jak ktoś gada, po co tyle osób w grupie? No to już mnie po prostu szlak bierze. To spokojnie. Po co tyle osób? się nagadam, a tu ktoś właśnie... Bo może. No, właśnie. Proste. Nic nie zrobisz. Bo śnieg.
Ale co, dlaczego? Więc jakby co, to jeszcze rekrutacja trwa, nie macie się o co martwić. Każdy będzie mógł dostać się do teamu. Tak, tylko to są dwa. O, i opowiemy jeszcze o warunkach. Pierwszy, najważniejszy warunek: nikogo nie zabijać swojej grupy i nie kraść bez zapytania z bazy. Czy pożyczać? Mamy nie kraść bez zapytania, no dobra. Ja będę chciał. Ej, helka nad nami, helka nad nami. Te. Faktycznie. Tam, o, tam. Ale nie, no nie sięgnie się. No to do helek nie warto strzelać. Nie sięgnie się, no rację. Dobra, wracając do tematu. Zamiast kraść, to pożyczyć bądź wziąć. Jeżeli ktoś ukradnie po prostu tak od sobie, no to wyleci z grupy. Za zabijanie sojuszników też wyleci z grupy. I za inne takie dość niestosowne... Też leci z grupy. No, ej, dokładnie. No to wracając do tego, że jak ktoś zabije, to Easy Touch zabił tego dzisiaj, Foxa. Aha, a jakiś powód? A, nie wiem. Czy tylko ja widziałem buchniętego patriota? Chyba tak. A to wiesz co, w sumie dzięki, żeś mi to powiedział. Przynajmniej zrobię porządek, gdzie patriot. Jest ten Easy Touch. Dobra, jest, wytupiam go z grupy. Przykro mi, ale dowiedziałem się o tym, że to jest... A on to zrobił specjalnie. Już po raz drugi. Bo on nie patrzy na niki, tylko on od razu strzela nawet do sojuszników. On ma to już, gdzieś i strzela. Już po raz drugi zabił. Dobra, to... Nie, ja nie chcę zamykać grupy, Boże, byłoby mi się. Czekaj, kick play. Byłaby kappa. Dobra, na razie, adios, muchachos, arrivederci, Roma. Dziękuję, dobranoc. Ej, ale on chyba ma auto jakieś. Te sprawy. Nie ma, oni byli bez auta. Dobra. A tak, właśnie tym. Pisało przy nim. Dobra, ja, porządek już zrobiony. Odzywaj się, Bagienny, a nie? No właśnie, Bagienny Wąż. Może opowiedz coś o sobie. Jaki masz rozmiar buta, ile masz w pasie? Jaki masz wzrost? Dobra, czyli już jeden porządek mamy zrobiony. Teraz jeszcze i tak muszę kilku... Napisz mu za co, może, co? On się dowie w swoim czasie, może jak pomyśli, to może... A może po prostu obejrzy odcinek. Jeśli teraz ktoś da łapkę w dół, będziemy mieli kto. Właśnie, nie wiedzieli. A my czegoś takiego właśnie nie... On będzie przez cały dzień robił multi-content, żeby dać łapkę w dół. A, to niech sobie robi. Ale co mnie przeprosiny interesują? Tu nie ma żadnych drugich szans i ostrzeżeń. No dobra, przyznam się, ja wczoraj przez przodek strzeliłem, ale... Może. Co? On też... No właśnie, może coś o Vegasie powiemy, którego na chwilę obecną tutaj nie ma. No tak, opowiedział mi o pewnej sytuacji, w której właśnie była kradzież pojazdów, niektórych tam, nie wiem, nie było mnie tam w ogóle. Mogę ci przerwać? No możesz. Jakim to jest cudem, że Terror i Script zabili Easy Toucha razem? W tej samej chwili? No, jeden M4, drugi Akaczem. Zbugowało się. Nie wiem, to nie jest bug. To jest jedno dobre pytanko. Skaczemy? Pewnie. A skacz przecież. Jolo. Na hardcora. Teraz się żyje. JP. No. Serdeczny JP. Bu. Skocz w lewo. Dobrze, jest. Jolo. O kurde. Ale teraz pizgnie. Dało radę. To jest to teraz na szklankę. To jest terenowy. No, możemy je pojechać do szklanki. No mam właśnie, tylko 47 ammo do M4. Może zaprezentujemy. Pistolet na mapie, lekko zwiększony drop. A czaszka, najlepsze itemy i bardzo zwiększony. To jedziemy drop. Na tą czaszkę. No, na tego, na... No to pojedzie się do, na jedną ze szklanek. Ej, może mi dać ktoś z jeden magazynek, bo ja... O, widzę, że już, widzę, że już nasz drugi Easy Touch znalazł swoich kumpli, no to... pozdrawiam cię, serdecznie JP i czołem. To może on okradał naszą bazę? No a właśnie. Wiesz, to jest może możliwe nawet, bo od razu by tak sobie nie dołączyć. Trzeba pamiętać, że jeszcze Tha Fox ma takie... ma strasznie dużo sojuszy osobistych. No, tak się wyraża. No możliwe, dlatego ja z nim jeszcze obgadam po nagraniu i jeżeli to też stał za tym, to, no to wyleci. No, ja nie będę za piękne oczka go trzymał. Porządki. A może pytanko, ile już trwa odcinek? Ten, Skorpio. Nie wiem, chyba już z pół godziny ponad będzie.
jak nie więcej. A ile będzie trwać? Nie wiem, może do 50 minut, żeby też nie było to za długie. No to jest taki typowy odcinek informacyjny. Trochę się działo, trochę się nie działo. Tak, jedziemy do tej szklanki. Tak właściwie nic się nie działo. Tak, no, no o, nic się nie działo, wąszu. Chciałbyś. Bagienny wąszu, dzisiaj... Dobrze, że mi przypomniał, że dzisiaj Fox rozwalił tego Sancheza. Aha, on rozwalił Sancheza? A dlaczego? Raczej nie wiadomo, raczej przez to, że gdzieś wjechał. Aha, czyli wypadek miał w przypadku. Ale wibracja. No raczej. No dobra, to jeszcze nie jest aż takie przestępstwo. No ale niemniej jednak no mógłby kompetentnie jeździć. A wpadł do wody w SF. O Boże. Na chwilę obecną najlepiej jeździ Erpi, Skorpio i ja. No i jest. Ja to kurde, ja tak mam najlepiej. Nie kłóć się, bo nie będzie wypłaty. O. I już wiemy, że RP dostaje hajsy z YouTube'a. Jakie hajsy? No, z FIFA też dostaje. Ale tam... Tutaj... FIFA to FIFA, trzeba umieć grać, nie Skorpion? No, a po drugie, trzeba umieć przegrywać, nie Skorpion? No, umiem. Ty coś dobrze wiesz, tak, umiesz. I co mecz płaczesz, że mam lepszy skład? Kłamiesz. Za którego zapłacił 40 tysięcy? Tak, z BTW. Ej, lewo, tu, typo. Nice, wykrwawił się. A ja ubiłem w końcu. Bagienny wąszu? A dobra, Łef. Nie herpi sprawdzi. Właśnie, sprawdzaj. Co on tam ma? Camouflage'a tylko miał, to wezmę do bazy. No to dobrze. A, to what? Ej, co ten bagienny wąż? Zbagienniał. A może właśnie o nim była piosenka Jozin z Bazin? Właśnie, sobie przypomniałem ile czasu, kurde, zapomniałem o tym. Przecież to było... Przecież to jest hymn Gotika. O. Chyba. What? The fuck? What? What? Dziwne. Dobra, przejedziemy się obok dobra, do szklaneczki. Boże. Do szklaneczki wbijaj. Jeśli można wjechać i Kiedy chcesz wytestować swojego nowego napastnika? Nie wiem, jak zmontuję ten film. I jeszcze pójdę coś nagrać najpewniej. 3 godziny później. To wjeżdżamy do szklanki? Tak, no? Wjedziemy. Wjedziemy do szklanki i myślę, że skończymy odcinek, żeby to też nie było długie. No właśnie skończymy, można by było zrobić, że akurat zeskakując z szklanki. Aha, to jest ta szklanka, dobra. No szklany wieżowiec. Nie wygląda jak szklanka. No to tak, akurat... Tak trochę zepsuje nam się drzwi, ale... Ja mam inne szklanki. Preszukować broń. Tu działa, przynajmniej... MM. Aha. Ja nie muszę MM klikać. Jedziemy tył. Ej, bagienny wąż? What the fuck. Dobra, tam. Ja już idę na wieżowiec. Ja już sobie... Przecież ja wjeżdżam na samą górę. Ale ja też idę sobie, no. Ej, to wy już jesteście na szczycie? Prawie. On ma z 20 pięter chyba, nie? 18. 18. Lol. Każde piętro tak samo wygląda. No cóż, niczym się nie różni. Nie myśleli. Piękny rośnie. O dobra, jesteśmy na samej górze. Ała. Ile tutaj jest ciał? Po tych krzakach. Zombie, który oczywiście klęczy się, reanimuje kogoś, kto nie istnieje. Kałasza biorę. Dobrze. A masz magi tam? Ja mam kałasza też. A ile masz magów? Zero. No kurde, bieda. O, mleczko. No, bieda. RP weź trochę Tire. Powi... Ej, jakiś typ... A dobra, to nasz bagienny wąż. Ej, no nie strzelaj do bagiennego wąża. Ej, na dole tam jest koleś. No to... Skąd wiesz? Bagienny w gili. Ha. To w takim razie trzypujcie się. Dobra, skaczemy i zabijamy. A na mnie nie poczekacie? RP, pobij trochę w tego... Co? Słota. Nie płacz. Co mam zrobić? Pobij trochę w słota kluczem francuskim. O, widzicie, już. Dobra, się... Ale jak siedzisz, to nie mogę. Bo możesz. Nie piszę, że naprawiam. Dobra, skacz 100%. No dawaj, to... Skacz. No, tyłem, od tyłu najlepiej. Może ja nie lubię od tyłu. Od dupy strony. Dobra. Macie picie, bo ten bo poczuję. Dobra. Ja wziąłem, ale czekaj, to bo się ci dam potem. Dobra, Skorpio.
Tak, jestem przy klejnie. W takim razie zakończ. Dobra! Odcinek. I tym odskoczonym... Ej, skocz tam na dach po lewej bardziej. Dobra! W takim razie YOLO! Tym YOLO stylem kończymy odcinek 7 sezonu. Pierwszy odcinek... What the fuck, się zbugowałem. No i po tym. Dobra, robię disconnecta. No i dziękujemy panu. Fuck! Jeszcze mnie zabiło! Dobra, myślę, że przeżyłem, może nie przeżyłem, walić to, była frajda, zabawa. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, możecie oczywiście ocenić, skomentować i zasubskrybować. I... No i różne tam takie. No i różne tam takie. No. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Na razie. No i co, na razie. No żegnamy.